sobotę w Bolesławcu padła druga najwyższa wygrana w historii Lotto. Jak się dowiedziałam, było to na chybił trafił, dwa zakłady. A kto? No to nie wiadomo. No i to jedna osoba ją trafiła. No to kurczę. Przeważnie zawsze tutaj robię zakupy i gram tutaj też w tym kolporterze. Puszczam, no i ktoś miał szczęście. I to z Bolesławca? No to tylko pozazdrościć. I życzyć szczęścia dalej, nie? Aby trafić szóstkę wartą niemal 31 milionów złotych, wystarczyły dwa zakłady na chybił trafił za 6 złotych. Anna Pochwała, która przyjęła zwycięski zakład, twierdzi, że szczęście nie opuści miejsca, w którym padła rekordowa wygrana. No czy opuści? Na pewno nie. To się dopiero zaczyna, mam nadzieję. Także zapraszamy wszystkich tutaj do naszego punktu. No i jak najbardziej zachęcamy do gry wszystkich nowych klientów, a naszych tutaj, którzy grają. Także serdecznie pozdrawiamy tutaj. Zapytaliśmy mieszkańców Bolesławca, co zrobiliby z taką wygraną. Z odpowiedzią nie mieli najmniejszego problemu. Dom bym za duży wybudowała. I coś jeszcze? No oczywiście samochód, nie? Takie rzeczy materialne ogólnie, wiadomo. A trochę bym dzieciom dała, biednym. No więc co bym mogła? Prędzej tym dzieciom, a tak resztę to komu dać? Więcej bym nikomu nie dała. Może na zwierzęta, o jeszcze. Na pewno bym zjedzał przede wszystkim. Resztę co bym, na pewno podzielił się gdzieś z kimś. Jakieś pewnie jakieś cele charytatywne, bo to taka duża suma pieniędzy. No, nie wiem, żyłbym na pewno dostatnio, nie? Jak to mówią, żadnych człowiek by nie miał problemu. Zakłady zostały wysłane w punkcie Lotto, mieszczącym się w jednym z supermarketów przy ulicy Kościuszki. Najwyższa wygrana w historii Totolotka padła w Gdyni. Tam zwycięzca wygrał 34 miliony złotych. W Bolesławcu do pobicia rekordu zabrakło nieco ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Zwycięzcy gratulujemy.